Od 6 września 1939 roku armia Poznań, zgodnie z rozkazem naczelnego wodza, nieatakowana do tego czasu przez Niemców, rozpoczęła marsz z Wielkopolski w stronę Warszawy. Miała zająć pozycje obronne za Wisłą i stamtąd odpierać uderzenia wrogich armii. Taka była koncepcja marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, nie uwzględniająca charakteru wojny, w której siłą uderzeniową były samodzielne związki zmotoryzowane i pancerne, posuwające się znacznie szybciej niż piechota i tabory konne. Zaczynała się wojna manewru i ruchu, ale wielu najwyższych oficerów nie rozumiało nowego czasu. Czas, kiedy manewr polskich armii mógł wpłynąć na bieg kampanii wrześniowej. W stronę stolicy, w stronę Warszawy, szły od północy, od Bydgoszczy i Torunia oraz z południa przez Łódź i Częstochowę niemieckie armie. Po środku tych kleszczy znalazła się armia Poznań, która nie była atakowana, która zachowała pełnię sił. Dowódca armii, generał Kutrzeba, postanowił uderzyć w bok niemieckiej 8. Armii, która przez Łódź szła w stronę Warszawy. Jednakże na wykonanie takiego manewru, który mógł wpłynąć na bieg kampanii wrześniowej, Kutrzeba musiał uzyskać zgodę naczelnego wodza. Ale marszałek Rydz-Śmigły miał inną koncepcję. On chciał ściągnąć wszystkie polskie armie na linię Wisły i San, aby tam okopały się i broniły, oczekując na pomoc sojuszników. Czas mija. Luftwaffe uderzało. Bombowce Ju-87 Stukas, które atakowały z lotu nurkowego, mogły trafiać bardzo celnie. Startowały do walki nie tylko z kolumnami wojsk, stanowiskami artylerii, zgrupowaniami czołgów. Znacznie częściej w tej wojnie uderzały na cele cywilne. Bombardowania miasteczek poza linią frontu nie mających żadnego znaczenia strategicznego, tak jak wieści o nadchodzących oddziałach wroga i bestialstwach przez nie popełnianych, wyganiały z domów setki tysięcy ludzi. Zabierali dobytek, jaki można było umieścić na wozach i wózkach, i wyruszali w drogę. Tłumy uciekających przed ogniem wojny mieszały się z wojskiem, blokując i tak powolny marsz kolumn żołnierzy i konnych taborów. Doktryna wojny błyskawicznej, którą Niemcy z całą bezwzględnością zastosowali we wrześniu 1939 roku, przewidziała wykorzystanie i takiej sytuacji. Dlatego niemieckie samoloty specjalnie atakowały bezbronny tłum na drogach. Trupy, płonące wozy, rozbite samochody miały na równi z zerwanymi mostami i zawalonymi wiaduktami blokować ruch polskich wojsk, uniemożliwiać im manewr i opóźniać przegrupowanie sił. Marsz armii Poznań w stronę Warszawy opóźniał się. Wieczorem 8 września generał Tadeusz Kutrzeba, dowódca armii Poznań, powrócił do swojego sztabu z Torunia, gdzie spotkał się z dowódcą armii Pomorze, generałem Władysławem Bortnowskim.
Panie generale, jaka jest sytuacja u Bortnowskiego? Stracił 1/3 swojej armii. Bardzo to przeżywa, ale chce się bić. Gotów jest przejść pod moje rozkazy. A to oznacza, że moglibyśmy uderzyć na Niemców siłami 2 armii. Nasi żołnierze idą 7 dzień. Ciągle w odwrocie, choć nie widzieli wroga. Chcą się bić o Polskę, tymczasem nic, tylko cofają się. Gdy inne armie walczą. To osłabia nasze morale. Bez rozkazu naczelnego wodza nic nie możemy zrobić. Tam w Warszawie nie rozumieją, że nasze szanse nikną każdego dnia. Gdybyśmy teraz uderzyli na skrzydło niemieckiej 8 armii, napotkalibyśmy tam tylko 1 dywizję, rozciągniętą na przestrzeni 25 kilometrów. W dodatku przewaga liczebna byłaby po naszej stronie, gdyż na tę 1 niemiecką dywizję moglibyśmy uderzyć siłami 3 naszych. Co pan generał proponuje? Nic. Nic. Nic nie proponuję. Bez rozkazu naczelnego wodza nie możemy nic zrobić. To nie jest nasza prywatna wojna. Jakie mamy możliwości połączenia z Warszawą? Łączność została przerwana. Naprawienie wątpliwe. Niech pan spróbuje uzyskać połączenie za wszelką cenę. Choćby telefoniczne. Tak jest. Niemieccy dywersanci przecinali wojskowe linie telegraficzne. Zrywały je wybuchy pocisków i bomb. W tej sytuacji jedyną możliwością wymiany raportów, meldunków czy rozkazów było korzystanie z cywilnych linii telefonicznych, ale te łatwo było podsłuchiwać. Polscy oficerowie, zdając sobie sprawę z tego niebezpieczeństwa, jeszcze przed wojną opracowali prosty, ale bardzo skuteczny kod. Część głowy bydlęcia to Ozorków, Łódź to bawełna, kopnąć się po bawełnę, maszerować do Łodzi. Pan Władysław to dowódca Armii Pomorze, Władysław Bortnowski. To był prosty, ale bardzo skuteczny i niezrozumiały dla wroga kod. Warszawę bombardowano już od pierwszego dnia wojny. Opuszczały władze cywilne i wojskowe. 7 września wyjechał naczelny wódz, kierując się do Brześcia. Szef sztabu głównego, generał Wacław Stachiewicz, też gotów był podążyć śladami marszałka. To on odebrał telefon od generała Kutrzeby. Proszę o odpowiedź. Czy w marszu na syrenę mogę kopnąć się w kierunku części głowy bydlęcej? Zaznaczam, że byłoby to działanie zgodne z myślą przewodnią wodza naczelnego. Chodzi o to, czy mam kopnąć się sam? Czy dołączyć do tego kopnięcia Władysława? Nie. Władysława przeciągać nie należy. Jeżeli uważa pan, że akcję należy przeprowadzić szybko... Ale małymi siłami, to Władysław może nie współdziałać. Jeżeli woli pan użyć więcej sił, ale później... To Władysław powinien ze mną współdziałać. Krótko mówiąc, mała czy duża akcja. Decyzja musi być szybka, gdyż jutro muszę wydać rozkazy do nocnego przegrupowania. Muszę mieć zgodę naczelnego wodza. Panie generale, czas nagli. Po południu... 8 września muszę wydać rozkazy do nocnego przegrupowania. Dobrze. Możecie robić akcję dużą. Naczelnego wodza tutaj nie ma. Wyślę oficera. Przyślę potwierdzenie. Proszę, aby pan osobiście przyjechał do mnie. Zaproszę również Władysława, abyśmy mogli uzgodnić nasze działania z panem z Wąsikiem. W razie trudności proszę przysłać do mnie poinformowanego oficera. To jest konieczne. Nie, mój przyjazd jest niemożliwy. Jazda do pana trwałaby zbyt długo, gdyż drogi są zatłoczone ewakuacją. Rozważę przysłanie oficera. To wszystko. Życzę powodzenia, panie generale.
Wezwijcie do mnie pułkownika Mareckiego i przygotować samolot dla niego. Poleci do Brześcia, do naczelnego wodza. Generał Tadeusz Kutrzeba proponował wielką operację dwóch armii, co przekraczało jego kompetencje. Był dowódcą tylko jednej armii. Dlatego po uzyskaniu wstępnej zgody szefa sztabu głównego, generała Stachiewicza, chciał z nim osobiście omówić plany wielkiego przedsięwzięcia, które mogło zmienić bieg kampanii wrześniowej. Okazało się to niemożliwe, gdyż następnego dnia po tej rozmowie, 9 września, generał Stachiewicz wyjechał z Warszawy do Brześcia. Nie przysłał też nikogo do Kutrzeby w swoim zastępstwie. Stachiewicz dał aprobatę, ale wykonanie uzależnił od zgody marszałka. Wysyła do niego oficera łącznikowego. Przygotuj rozkazy. Kiedy spodziewał się pan odpowiedzi marszałka? Przygotuj rozkazy. Do ruskiej śmierci nie będziemy czekać. Mogliśmy tę bitwę sami wydać lub czekać, aż będziemy uderzeni. W pierwszym wypadku mieliśmy większe szanse przez zaskoczenie przeciwnika, wybór terenu i czasu bitwy. W drugim przypadku bylibyśmy zmuszeni do bicia się w warunkach nam narzuconych. Ósmego września czołówki pancerne niemieckiej 10. Armii dowodzonej przez generała Reichenaua podeszły pod Warszawę. Dowódca liczył, że jego wojska, szybsze od cofających się polskich armii, zastaną miasto nieprzygotowane do obrony, a miejscowy garnizon zdemoralizowany i zaskoczony. Tymczasem niemiecki atak został odparty. Niemcy musieli przystąpić do oblężenia. Warszawa szykowała się do twardej obrony, której rozbicie miało zająć Niemcom prawie 3 tygodnie. W tym czasie dywizje pancerne i zmotoryzowane 8. Armii generała Johannesa Blaskowica szły w stronę Warszawy szybkim marszem i ich czołówki były już w rejonie Skierniewic. Oznaczało to, że lada dzień główne siły dwóch niemieckich armii staną pod Warszawą, zanim do obrony stolicy zdołałyby ściągnąć polskie armie. Generał Blaskowicz popełniał błąd, uznając, że na drodze do Warszawy, na północ od jego sił nie ma żadnych polskich wojsk, a jedynie grupy maruderów. Jego oddziały, posuwające się szybko do przodu, rozciągały się, odsłaniały skrzydła. Nie były przygotowane do niespodziewanego uderzenia. Generał Kutrzeba chciał to wykorzystać. Przyjmując, że niespodziewany przez Niemców zwrot zaczepny jego armii Poznań, połączonej z armią Pomorze, zmieni radykalnie sytuację na polskim froncie. Ósmego września wieczorem dowódca niemieckiej 8. Armii, generał Johannes Blaskowicz, otrzymał informację z dowództwa grupy armii. Panowie oficerowie, otrzymałem informację, że dzisiaj 8 września o godzinie 15:30 czołgi 4. Dywizji Pancernej podeszły pod Pruszków na przedpolach Warszawy. O godzinie 18:00 rozpoznanie w sile 7 czołgów weszło w granice stolicy państwa. Jednocześnie 1. Dywizja Pancerna podeszła pod Górę Kalwarię. Panowie, Warszawa lada dzień będzie nasza.
panowie zauważyli, wymieniłem 4. i 1. dywizję pancerną. Są jednostki armii Reichenaua, nie nasze. Wezmą miasto, zanim my tam podejdziemy. Chociaż jesteśmy najbliżej i my powinniśmy tam być pierwsi. Przyrzekłem, że to ja oddam Warszawę Führerowi. Panie generale, dowództwo grupy armikarzy zwrócić szczególną uwagę na siły polskie cofające się do Warszawy od północy. Mogą zagrozić naszemu skrzydłu. A gdzie pan ma te polskie siły? Nasze rozpoznanie lotnicze informuje, że wycofali się pociągami. Na północ od nas nie ma nikogo, oprócz grup maruderów. Czy pan sądzi, że oni mogą hamować nasz marsz na Warszawę? Pytam pana, panie generale Felber! Nie możemy ich lekceważyć. Nasze dywizje są już tak rozciągnięte. Mamy odsłonięte boki. A jeśli jeszcze nasze czołówki przyspieszą... Kto miałby uderzyć na nasze rozciągnięte dywizje według pana? Kto? Nie boję się tego. Przeciwnie. Oczekuję przyspieszenia marszu. Musimy stanąć pod Warszawą jak najprędzej. Nasza 8. Armia musi zdobyć to miasto. Już 3 września Adolf Hitler wyruszył z Berlina na front w specjalnym pociągu Ameryka. Chciał osobiście nadzorować rozwój kampanii w Polsce, ale niespokojny o plany polskich sojuszników na zachodzie. Chciał mieć możliwość jak najszybszego przejazdu na zachód, gdyby alianci podjęli poważniejsze działania militarne. Nie wierzył w to. Kilkanaście dni wcześniej mówił do dowódców Wehrmachtu: nasi wrogowie są pośrednimi ludźmi, a nie ludźmi czynu. Nie mistrzami, oni są małymi robakami. Nie będą interweniować. Szybko przekonał się, że właściwie oceniał przywódców Francji i Wielkiej Brytanii. Było oczywiste, że Francuzi, jak to powszechnie deklarowali, nie mieli zamiaru ginąć za Gdańsk. Choć ich oddziały podjęły niewielką ofensywę, przekroczyły granicę Rzeszy i wdarły się na kilkanaście kilometrów w głąb Niemiec. Brytyjczycy nie mieli żadnej możliwości interwencji, gdyż dopiero 3 września pierwsi żołnierze brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego dotarli do francuskich portów i trzeba było wielu miesięcy, aby brytyjski korpus stał się siłą. Większość alianckich dowódców była zdania, że Polska lada dzień podda się i wszelka interwencja jest zbędna. Szybkość, z jaką niemieckie wojska złamały opór polskich armii broniących granic i tempo, w jakim posuwały się w stronę centrum Polski, zdawało się potwierdzać tę opinię. Pozostawało pytanie, jak zachowa się Stalin. Hitler od pierwszego dnia wojny nalegał, aby wojska radzieckie wkroczyły w granice Polski. 9 września radziecki minister spraw zagranicznych poinformował niemieckiego ambasadora, że Armia Czerwona rozpocznie działania wojenne przeciwko Polsce. Tymczasem armie Poznań i Pomorze szykowały się do ofensywy.
9 września rozpoczęła się wielka ofensywa nad Bzurą dwóch polskich armii, armii Poznań i armii Pomorza. Tego wieczora Wielkopolska Brygada Kawalerii uderzyła na niespodziewającą się ataku niemiecką 30. Dywizję Piechoty. Kto tu? Panie generale. Panie generale, melduje się Feldfebel Franz Koszkę, szkoła podoficerska 30. Dywizji Piechoty. Wy skąd? Wieczno pod Piątkiem. Pokażcie. Jak tam było? Polacy okrążyli nas wieczorem 9 września. Pierwsze ataki odparliśmy, ale nacierali falami przy wsparciu artylerii. Broniliśmy się przez 36 godzin. 100 naszych żołnierzy zginęło, a kilkunastu dostało się do niewoli. Polacy wzięli cały sprzęt. Tam było piekło, panie generale. Armie Poznań i Pomorze uderzały z całą siłą. Pierwszego dnia ofensywy polskie wojska rozbiły całkowicie niemiecką 30. Dywizję Piechoty, biorąc 1500 jeńców i ponad 30 dział. Nasze wojska odbiły Łowicz i Górę Świętej Małgorzaty. Co to za strzelanina? To rysk Niemców. Od wylotu ulicy na Zielkowice ostrzeliwują rynek. Muszę się przedostać na południowy skraj Łowicza. Nie wiecie, czy przy batalionie jest major Rewerowski? Przeszedł z batalionem przez Łowicz o świcie. Nie ma co, trzeba ryzykować. Posłaniać pułkownika! Pan dotarł. Czekałem na was. Artylerzystów jak na zbawienie. Dajcie wsparcie artyleryjskie na przedmieściu. O tam. I to jak najprędzej. Bez tego nie wychylimy się z Łowicza. Niech pan patrzy. Widać ich. Jak na dłoni. W mieście są tylko maruderzy. Główne siły 102 pułku okopały się tam.
Wykuszcie żyj. Wielkie i niespodziewane przez Niemców uderzenie dwóch polskich armii liczących łącznie 150 tysięcy żołnierzy na niemiecką 8. Armię było ogromnym zaskoczeniem. Niemieckie dowództwo, tak już pewne bliskiego zwycięstwa w kampanii wrześniowej, musiało przyjąć niespodziewaną bitwę na warunkach, o których decydowali Polacy. 8. Armia utraciła przewagę, jaką miała od pierwszych dni września. Masy wrogich żołnierzy, podążających w stronę Warszawy, nagle zatrzymały się i skręciły na północ, aby odpierać nasze uderzenia. Polacy odbierali miasta, które były już w niemieckich rękach. Łęczyce, Sochaczew, Stryków, Łowicz, Głowno, Ozorków. Rozwój wydarzeń w czasie pierwszych dni całkowicie potwierdzał przewidywania generała Kutrzewy, choć pozwolono mu zrealizować ten śmiały plan tak późno. Niemcy mieli jednak broń, której polskie wojska nie mogły się przeciwstawić. W tej wojnie lotnictwo miało odegrać główną rolę, a kampania wrześniowa miała dać pierwszy, najbardziej oczywisty dowód. W połowie września nasze siły lotnicze, które straciły połowę samolotów, nie mogły już obronić naszych wojsk przed atakami z powietrza. Przyjechał dowódca grupy armii. Jeszcze tego nam tu brakowało. Generale Blaskowicz, co tu się dzieje? Odpieramy ataki nieprzyjaciela. Ale nie odparliście. Chociaż przekazałem panu z mojego odwodu dywizję rezerwową i oddział przeciwpancerny. Z 10. Armii otrzymał pan 2 dywizje piechoty. Tak jest, ale nie weszły jeszcze do walki. Panie generale. Jakkolwiek na Głowno i Łowicz kierują się nasze znaczne siły, to kierunek Łodzi jest zupełnie odsłonięty. Musimy otrzymać wsparcie szybkich jednostek. Dlaczego nie meldował pan wcześniej? Brak łączności. Wszystko, co tylko można, należy przydzielić 8. Armii. Proszę także o przydzielenie 11. Korpusu spod Warszawy. Czy pan zdaje sobie sprawę, że odsyłając 11. Korpus poważnie opóźnię natarcie na Warszawę i środkową Wisłę? W przeciwnym wypadku grozi to poważnymi konsekwencjami. Panie generale Blaskowicz, na skutek zaskoczenia pańskiej armii straciliśmy podstawowy walor. Tempo działania! Zostałem wprowadzony w błąd komunikatem naczelnego dowództwa, informującym, że armia Poznań odeszła już na Warszawę. Dobrze. Dostaje pan do dyspozycji 15 wielkich jednostek. Polskie uderzenie musi być zatrzymane. Dowodzi pan w tej chwili prawie 1/3 naszych sił w tym kraju. Mam nadzieję, że nie będę musiał osobiście dowodzić w tej bitwie. W tym czasie Adolf Hitler, który ze sztabowego pociągu Ameryka przesiadł się do wielkiego sześciokołowego Mercedesa, dojechał na front. Kolumna, w której był również samochód Heinricha Himmlera, eskortowana przez samochody pancerne, zatrzymała się w rejonie Skierniewic. Informacje o polskiej ofensywie zaniepokoiły Hitlera. Plan realizowany dotychczas bez przeszkód nagle załamywał się. Mogło to być poważnym zagrożeniem dla jego dalszych zamierzeń dotyczących całej wojny w Europie. Hitler chciał od razu, po zwycięstwie w Polsce, skierować Wehrmacht do ofensywy przeciwko Francji. Przedłużające się walki i rosnące ofiary utrudniały realizację tego zamierzenia. Obawiał się również, że przejście wojsk polskich do ofensywy wpłynie mobilizująco na zachodnich sojuszników.
choć wyraźnie już spisali Polskę na straty. Września w Abbeville spotkali się premierzy i naczelni wozowie Wielkiej Brytanii i Francji. Premier Chamberlain powiedział: rząd brytyjski uważa, że z materialnego punktu widzenia nie można już nic uczynić dla ocalenia Polski. Premier Francji Edouard Daladier stwierdził: najmniej pożądane byłoby utrzymywać front na wschodzie. Generał Maurice Gamelin, głównodowodzący wojskami francuskimi: wysłałem depeszę do marszałka Ryza Śmigłego, by zasugerować, że wojsko powinno wszcząć działania partyzanckie. Jeżeli więc do tego dnia istniała choćby nadzieja, że mocarstwa demokratyczne udzielą Polsce pomocy, to 12 września ostatecznie prysła. Statki z bronią dla Polski, jakie wcześniej wyszły z portów angielskich i francuskich, zostały zawrócone lub skierowane do innych portów. Statki, których ładunku jeszcze nie zakończono, zostały rozładowane. Niemcy mobilizowali wielkie siły, aby zatrzymać polską ofensywę nad Bzurą. Spod Warszawy cofnęły się dwie dywizje pancerne, aby uderzyć na armię Poznań i Pomorze. Generał Kutrzeba bezskutecznie oczekiwał na pomoc ze strony wojsk przygotowanych do obrony Warszawy. Były blisko, ale dowodzący nimi generał Juliusz Rummel nie zdecydował się na to. Kutrzeba musiał podjąć ostateczną decyzję, jak dalej prowadzić ofensywę. Niemcy koncentrowali swe oddziały. 15 wielkich jednostek, jakie dowodzący grupą armii przekazał do dyspozycji generała Blaskowica, stanowiły siłę, której polskie wojska odeprzeć nie mogły. Do walki z polskimi armiami rzucono broń najpotężniejszą – lotnictwo. XVI września po południu niemieckie samoloty zaatakowały sztab generała Kutrzeby. W połowie września niemieckie samoloty działały już nieskrępowane. Polskie lotnictwo myśliwskie, dziesiątkowane w czasie walk, praktycznie nie stanowiło siły, która mogłaby obronić nasze wojska przed nalotami. Broni przeciwlotniczej w oddziałach było za mało, aby mogła skutecznie przeszkadzać wrogim lotnikom w wykrywaniu i obserwacji celów oraz nalotach. 17 września rano 300 samolotów, największe niemieckie zgrupowanie lotnicze w tej kampanii, zaatakowało cofające się polskie wojska w rejonie Sochaczewa. Naloty trwały przez cały dzień, wyrządzając ogromne straty.
okaleczone armie Poznań i Pomorze cofały się do Warszawy, aby tam zatrzymać wroga i oczekiwać na pomoc sojuszników. O decyzjach podjętych w Abbeville 12 września nie wiedział w Polsce nikt. 17 września na Polskę uderzyło 466 tysięcy żołnierzy pierwszego rzutu operacyjnego oraz wojsk NKWD, wspomaganych przez silne oddziały pancerne i lotnictwo dwóch frontów. Pierwsze ataki, których celem były strażnice Korpusu Ochrony Pogranicza, rozpoczęły się przed godziną 3 nad ranem. Wkrótce większość ze 190 strażnic chroniących wschodnią granicę Polski znalazła się w ogniu karabinów maszynowych i artylerii radzieckich oddziałów. Później, 19 września, generał Kutrzeba wydał swoim oddziałom rozkaz przebijania się do Warszawy. Uznał, że lepszym rozwiązaniem będzie odesłanie wojsk do obrony stolicy niż wiązanie niemieckich dywizji walkami w polu. Dla żołnierzy Armii Poznań i Pomorze oznaczało to ciężkie boje, w czasie których mieli przerwać pierścień wojsk niemieckich otaczających stolicę. Bitwa nad Bzurą rozpoczęła się o kilka dni za późno. Stracono najlepszy czas do potężnego uderzenia dwóch armii, wspartych oddziałami trzeciej armii, na wroga niespodziewającego się takiej ofensywy. Jedyna w tej wojnie polska bitwa zaczepna została przegrana.
Była noc, gdy generał Kutrzeba dojechał do Bzury. Tam, w straszliwym zamieszaniu, powodowanym przez bardzo silne ataki niemieckiego lotnictwa i ostrzał artylerii, przeprawiały się polskie dywizje. Panie generale, do mostu jest kilometrowy zator. Rozładowanie może potrwać wiele godzin. Przy Brodach i jedynym moście pod Witkowicami stały w kilku rzędach wozy konne, samochody, działa, oczekujące na możliwość przeprawienia się na wschodnią stronę rzeki. Warszawę przybył Adolf Hitler, aby oglądać szturmowanie miasta. Generał Kutrzeba wraz z kolumną dywizji piechoty przedostał się do Warszawy przed południem 20 września. Tam oddał się pod rozkazy generała Juliusza Rumla i został jego zastępcą. Wciąż inaczej niż Rumel patrzył na możliwość wykorzystania sił armii Poznań, które przebiły się do Warszawy. Planował wyprowadzenie załogi z miasta i stoczenie bitwy w otwartym polu. Jego plany nie zostały uwzględnione. ...28 września z rozkazu generała Rumla, generał Kutrzeba rozpoczął rozmowy kapitulacyjne z generałem Johannesem Blaskowicem. Dwaj wrogowie, którzy toczyli tak zacięty bój nad Bzurą, zasiedli za niewielkim stolikiem w autobusie na Rakowcu, aby określić porządek kapitulacji załogi Warszawy. Generał Kutrzeba podpisał akt kapitulacyjny. Dla Warszawy rozpoczynał się straszny czas okupacji, która miała zniszczyć najlepszych i zniszczyć to miasto. Wjeżdżające do Warszawy oddziały wroga mijały długie kolumny polskich żołnierzy, którzy oddali broń i szli do niewoli. Generał Tadeusz Kutrzeba pozostał jednym z nich. On też oddał się do niewoli i został zamknięty w obozie w Hohenstein, skąd później przewieziono go do Königstein, a następnie do Murnau. Wraz z kapitulującym wojskiem armii Poznań odeszli do niewoli wszyscy dowódcy wielkich jednostek. Z samolotu, który przyleciał do Warszawy 27 września, a odleciał do Bukaresztu 28 września, nie skorzystał ani generał Rumel, ani ja. Uważaliśmy za swój obowiązek dzielić losy naszych żołnierzy, którym nie byliśmy w stanie dać laurów zwycięstwa. Po wyzwoleniu generał Tadeusz Kutrzeba wyjechał do Londynu, gdzie zmarł w 1947 roku.